Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, Resi się kłania, witam was w Assassin's Creed. Witam ponownie. Przystosowuje się o wiele lepiej niż pozostałe obiekty. I tak zamierzam go wycofać. Był w środku zdecydowanie za długo. Jeszcze nie! Wciąż jesteśmy zbyt daleko od celu. Nie możemy ryzykować. Godzinka lub dwie nie robią różnicy. Może omówimy to w sali konferencyjnej. Pozwól Desmondowi rozprostować nieco nogi. Naprawdę nie uważam, żeby było konieczne. Warren, proszę cię. Dobrze. Kurde, nawet nie mogę się przebrać. Nie podoba mi się kwestionowanie mojego autorytetu w obecności więźnia. Jest na to pewne określenie. Niesubordynacja. A mnie nie podoba się to, że próbujesz go zabić, zanim skończymy naszą pracę. Jest na to pewne określenie. Głupota. Lucy, to nie zależy ode mnie. Nie ja ustaliłem terminy, ale wiem, że nie należy ich przekraczać. Chcesz skończyć jak Leila? Wiem, że po wypadku wszyscy są na skraju wytrzymałości. I dlatego nie możemy sobie pozwolić na tackanie się z nim. Jeśli będziemy go za bardzo naciskać, to się wyłączy, a wtedy nie będziemy mieli nic. Teraz też nic nie mamy. Ale będziemy mieli. Musisz mieć tylko trochę wiary. Dobrze, ale chcę, żebyś wymyśliła coś, co zwiększy wydajność. Nie możemy przerywać za każdym razem, gdy się trochę zmęczy. Wystarczy, że musimy przekopać się przez te wszystkie bezużyteczne wspomnienia. Zrobię to w mojej mocy. No tak, to znamy z ostatniego odcinka i szybko spróbujemy dotrzeć do momentu, w którym byliśmy. Na dziś skończyliśmy, panie Miles. Sugeruję powrót do swojego pokoju i odpoczynek. Okej, ruszajmy. Lak. Niech to szlak, zamknęli drzwi. No, jak pamiętacie, ta gra ma pełną polską wersję językową, więc nie musimy się tym przejmować. Muszę przyznać, że pobudka z widokiem na pana może napędzić strachu, doktorze. Obserwuje mnie pan w czasie snu? Zawsze pana obserwujemy. Proszę wstać, mamy dziś dużo pracy. Ciekawe, kogo dziś przyjdzie mi zabić. Proszę tak nie szarżować. Pańscy przodkowie myśleli prawie poprawnie, panie Miles. Jeśli śmierć paru ludzi, do tego złych ludzi, może ocalić życie tysięcy? Cóż, to niewielka ofiara. Co to znaczy prawie? Nie pociągnęli tego rozumowania dostatecznie daleko, używając nieco oklepanego porównania. Korupcja jest jak rak. Można wyciąć guzy, ale jeśli nie usunie się źródła choroby, jest to tylko kupienie odrobinę czasu. Nic się nie zmienia bez interwencji na dużą skalę. Chemioterapia dla mas. Edukacja, reedukacja dla ścisłości, ale to nie takie proste. I nie zawsze się udaje. Niech zgadnę. Wy macie coś lepszego. Co to niby jest? Chciałby pan, żebym się wygadał. No i tu skończyliśmy. No i tu skończyliśmy ostatnim razem. I dziś pociągniemy to dalej. Thank you.
Śpiesz się powoli. Poruszanie się spokojnym tempem zmniejsza szanse przyciągnięcia. Ja żyję? Widziałem przecież, jak mnie zadźgałeś. Czułem uścisk śmierci. Widziałeś to, co chciałem, żebyś zobaczył. A potem spałeś snem umarłych. Wszystko po to, byś mógł zbudzić się do nowego życia. Po co? Altairze, pamiętasz, w imię czego walczę? O pokój we wszystkich sprawach. Tak, we wszystkich. Nie wystarczy skończyć z przemocą jednego człowieka wobec drugiego. Odnosi się to również do spokoju wewnętrznego. Nie można mieć jednego bez drugiego. Tak mówią. Tak, jest! Ale ty, synu, nie odnalazłeś jeszcze tego spokoju. To niestety widać. Jesteś arogancki i zbyt pewny siebie. A czy to nie ty mówiłeś, że nic nie jest prawdziwe i że wszystko jest dozwolone? Nie pojmujesz prawdziwego znaczenia tego stwierdzenia, moje dziecko. Nie po to jesteś wolny, byś mógł robić, co zechcesz. To wiedza ma prowadzić twoje zmysły. Wymaga mądrości, której tobie najwyraźniej brakuje. Co się ze mną stanie? Powinienem cię zabić za ból, który na nas sprowadziłeś. Malik sądzi, że tak byłoby sprawiedliwie. Twoje życie za życie jego brata. Byłaby to jednak strata mojego czasu i twoich talentów. Zważ, że pozbawiliśmy cię twojego dobytku. Rangi również. Jesteś nowicjuszem. Dzieckiem jeszcze tak jak w dniu, w którym trafiłeś do zakonu po raz pierwszy. Daję ci szansę na odkupienie. Zapracujesz na miejsce w bractwie. Już coś zaplanowałeś. Najpierw musisz mi udowodnić, że pamiętasz, co to znaczy być asasynem. Więc chcesz, żebym zabił? Nie. Przynajmniej na razie. Teraz musisz na nowo stać się uczniem. Nie ma takiej potrzeby. Inni wyręczali cię, wyszukując cele za ciebie. Od dziś sam będziesz się sobie znajdował. Jeśli taka twoja wola. Tak. Powiedz mi więc, co mam zrobić. Zostaliśmy zdradzeni. Ktoś pomagał Robertowi de Sable. Ktoś z naszych. Musisz go znaleźć, przyprowadzić tutaj i przesłuchać. Możesz powiedzieć mi coś więcej o zdrajcy? A, o to właśnie chodzi. Dałem ci wszystko, czego potrzebujesz. Reszta należy do ciebie. Niespodzianka. Altair żyje. Więc co za tym idzie, my również żyjemy. Pokój z tobą, Altairze. Zejdź mi z drogi. Tak, Al-Mualim prosił, żebym ci pomagał. Żebym przypomniał ci, jak polujemy na nasze ofiary. Wiem, jak to się robi. Możliwe, ale nie mam zamiaru być nieposłuszny. Pośpiesz się. Asasiun mają do swojej dyspozycji liczne narzędzia. Tak, tak. Możemy podsłuchiwać, kraść, możemy zastraszać przemocą. Dobrze, pamiętasz. Więc mam pójść między ludzi i dowiedzieć się czegoś o zdrajcy? Tak, zacznij od wioskowego targu. To tam po raz pierwszy go zauważyliśmy. Wiesz, kto to jest? Być może. Więc powiedz mi, kto to i zakończmy sprawę. Nie tak to działa. Idź już. I pamiętaj, zacznij poszukiwania na targu. Niecierpliwość zawsze doprowadza do porażki. Nie, 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 nie
lusterki. Trochę mi nudno, tyle wam. Ciekawe, czy nic mu nie jest. Ależ mnie wystraszyłeś. Wiem, co widziałeś. Masun otworzył bramę. Wpuścił templariuszy. Musisz powiedzieć Al-Mualimowi. Nie mogę. Masun nie działał sam. Ktoś wewnątrz fortecy mu pomagał. Skąd ten pomysł? Wymienia się listami z kimś ze środka. Wyplatacz koszy nosi je dla niego. To nie powód, żeby milczeć. Ha! Ale wyplatacz doręczył mu list tuż przed atakiem. Podejrzewam, że w liście był rozkaz otwarcia bramy. Porozmawiaj więc z wyplataczem. Może podać imię wspólnika Masuna. Zniknął! Boi się, że zostanie w to wciągnięty. Ha! Pewnie chowa się w którymś ze swoich koszy. O, nie do wiary. No i mamy. Niektóre z dochodzeń będą dłuższe, inne szybsze. Od razu wam mówię, nie mam bladego pojęcia, który będzie, który. Ale nie. Nie, nie masz prawa tego robić. Co ktoś miałby to robić? Proszę, tylko jeden! Wszystko straciliśmy w czasie ataku i nie mamy gdzie trzymać naszego ziarna. Ja nie mogę teraz. Jestem zajęty. Chodzi o ten list? Jaki list? List, który dostałeś, kiedy tu weszłam? Złe wieści? Nie wiem, o czym mówisz. Słuchaj, zobaczę, co da się zrobić, ale proszę. Muszę teraz być sam. Przyjdź później. Jak chcesz. Po co on to robi? Jak śmiesz, ty nikczemny złodziej! Zapłacisz za to głowę! Już nie!
No i klawisze trwałe, zajebiście. Śmierć niewiernemu! Nigdy nie uciekniesz! Sraka razę! Zrobiłeś i nie ujdę! Nie zrobisz tego! Co tu się stało? Co za szkoda. No dobra, gdzie jesteś? Boże wszechmogący! Właśnie kogoś zabił! Tomaty! Nie dasz rady mi! Nie dasz rady! No nie! No. Dobrze, że śmierć, bo mi wywaliło... Krótki miecz dobrze sprawdza się przy odpieraniu ataku kilku. Zaraz wrócimy, widzowie. Świetnie. Tepnęło mi żołnierzy przed się. Właśnie na kogoś wpadł. Nie rób tego więcej. Spójrz tylko, co on robi. Dziwne, nigdy czegoś takiego nie widziałem. Kopnąć w to urządzenie zasrane, żeby zadziałało. Proszę, tylko jeden! Wszystko straciliśmy w czasie ataku i nie mamy gdzie trzymać naszego ziarna. Ja nie mogę teraz, jestem zajęty. Chodzi o ten list? Jaki list? List, który dostałeś, kiedy tu weszłam? Złe wieści? Nie wiem, o czym mówisz. Słuchaj, zobaczę, co da się zrobić, ale proszę. Muszę teraz być sam. Przyjdź później. Jak chcesz. Wyglądam na kupca? Nie! Więc odejdź! Proszę, nie zabijaj mnie! Pomocy! Pomocy! On chce mnie zabić! W końcu nam się, widzowie, udało. To go nauczy ostrożności. Widzę, jak na mnie patrzycie. Co mówicie? Zdrajca? Nie jestem zdrajcą! To Al-Mualim nas zdradził! Zobaczycie! Wkrótce wasze oczy otworzą się na prawdę. Stoimy na progu między starym i nowym światem. Lepszym miejscem, gdzie wszyscy będą równi. Nie lubię, jak mi się przeszkadza.
Widzę, jak na mnie patrzycie. Co mówicie? Zdrajca? Nie jestem zdrajcą! To Al-Mualim nas zdradził! Dzisiejszy atak był tylko pierwszym z wielu. Jeśli nie ukorzycie się, przyjdą następne. Zejdźcie z drogi grzechu. Powstańcie przeciwko szaleńcowi z Masjafu. Przejrzyjcie jego kłamstwa. Precz na tręcie! Przestań też się bić! To się źle skończy. Bigo! Dość! Poddaję się! Poddaję! A więc mów szybko. Nie interesują mnie twoje gierki. Czemu nas zdradziłeś? I komu służysz? Służyliśmy Templariuszom. Ty też powinieneś. Ich sprawa jest słuszna. My? Jamal. To on powiedział mi o ich planach. Poprosił, żebym otworzył bramę. Zdradziłeś nas. Ludzi, którzy nazywali cię bratem i chronili cię przed krzywdą. Robiłem to, w co wierzyłem. Ale jeśli musisz mnie za to zabić, niech tak będzie. Nie boję się śmierci. Nie ja decyduję o twoim losie. Osądzi cię Al-Mualim. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Jesteś oskarżony o zdradę naszego bractwa i otwarcie bramy naszym wrogom. Jak odpowiesz na te zarzuty? Żadnemu z nich nie zaprzeczę. Jestem dumny z tego, co zrobiłem. Żałuję tylko, że im się nie udało. Dałem ci szansę, żeby wyrazić skruchę, wyrzec się zła, które kryjesz w sercu. To nie zło, lecz prawda. Nie mam za co się kajać. A więc umrzesz. Spisałeś się dobrze, Altairze, i zasłużyłeś, by ponownie nosić ostrze. A co z tym, który mu pomógł? To się jeszcze okaże. Niektórzy czynią zło ze strachu lub ignorancji. Tych da się ocalić. Inni cierpią na skażenie woli, zatrucie umysłu. Tych należy niszczyć. Wkrótce dowiemy się, jakim człowiekiem jest Jamal. A więc przeszedłem twój test. Co teraz? Dziecko moje, dopiero zaczęliśmy. Mam tutaj listę. Zdobi ją 9 imion. 9 mężczyzn, którzy muszą zginąć. To roznosiciele zarazy, podżegacze wojenni. Ich władza i wpływy trawią ziemię świętą od środka i sprawiają, że krucjaty nie ustają. Znajdziesz ich i zabijesz. W ten sposób zasiejesz ziarno pokoju zarówno dla religii, jak i dla siebie. W ten sposób możesz zyskać odkupienie. Dziewięć istnień w zamian za moje. Według mnie to wielce hojna propozycja. Masz jakieś pytania? Tylko jedno. Gdzie mam zacząć? Bardzo dobrze. Jedź do Damaszku. Znajdź na czarnym rynku kupca imieniem Tamir. Niech on będzie pierwszym, który zginie. Nie zapomnij odwiedzić biura, gdy już będziesz na miejscu. Wyślę ptaka z wiadomością do Rafika, żeby cię oczekiwał. Porozmawiaj z nim. Ma ci wiele do zaoferowania. Jeśli uważasz, że tak jest najlepiej. Tak uważam.
Poza tym nie możesz rozpocząć misji bez jego zgody. Co to za bzdury? Nie potrzebuję jego pozwolenia. To strata czasu. To właśnie cena za twoje błędy. Jesteś odpowiedzialny nie tylko przede mną, ale przed całym bractwem. Niech i tak będzie. Weź swoje rzeczy i idź. Udowodnij, że jesteś jeszcze coś wart. Dobrze, zapis jest. Czy to broni? Dwa to ukryte ostrze. Altairze, zdaje się, że moi uczniowie nie do końca rozumieją, co to znaczy władać ostrzem. Może pokażesz im, co potrafisz? Musisz być bardzo zajęty. Rozumiem. Dobra. Niewierny! Musisz być bardzo zajęty. Rozumiem. Taka dzika machanina odsłania was na ciosy wroga i prędko pośle was do grobu. Skupcie się na celu. Nie pozwólcie się rozproszyć. Dobrze, mieliśmy szkolenie, ale nie mamy na to czasu. W ogóle cieszę się, widzowie, że tak fajnie się przyjął pierwszy odcinek. Nie spodziewałem się tego. Ładny upadek, dobrze. Wystraszyłeś mnie. Ej, czy mógłbyś nie robić tego więcej? Ja! Ja! Zatem jedziemy do Damaszku.
W Mirage'a też widzowie zagram. Skontrowanie silnego ataku sprawi, że przeciwnik będzie odsłonięty. Lepiej, żeby nie sprawiał, żeby komuś przy... Wow. Chcę zapytać Fenrira, czy da się to jakoś widzowie nam... Da się to jakoś powstrzymać te lagi. Mimo tego, że ta gra jest bardzo już wiekowa, to Boże, jaka ona jest piękna. Jest ona tak cudownie zrobiona. Co się stało? Wejście po drabinie jest akceptowaną przez otoczenie. Skoczyłem na... Czy ja wskoczyłem na wele z sianem tylko po to, aby się zabić? Ja! Patrzcie, dzięki temu mamy już więcej tych punktów życia. Mieliśmy bardzo mało, więc tutaj świetnie to akurat dostosowali, że najpierw graliśmy takim przekoksem, by finalnie okazało się, że gramy jednak cienką płotką, jeśli o to chodzi. Wolę już wam tak wejść i zejść niż... Płacisz za to głową! Dobrze jest.
jesteśmy tu. To jest jeszcze wyższe, powiem wam. Jeszcze tutaj to usynchronizujemy sobie wieżę i... Błagam. Tak, gierka może laguje, ale jest świetna pod względem tego, jak trzeba mocno pobierać. Kolejna wieża. Chyba nawet ta, do której miałem zmierzać.
Okej. Przejdziemy tędy. Tędy. Wejdźmy na sam szczyt. Laga zostałem teraz, bo bym padł znowu. Następny punkt jest tutaj. O, mój koń. Przy następnym punkcie zapisu kończymy. Tędy? Czy mi się już coś powaliło? Gada, nie? Dobra, wygląda na to, że przyjdzie nam odblokować jeszcze jeden punkt obserwacyjny. To nawet fajnie, bo im więcej, tym lepiej. Niewierny! Nie zdołasz uciec! Nie wygrasz! Bóg jest mi przychylny! Niech Bóg się zlituje nad twoją duszą! Może nie zauważyłeś, że już zagrałem! Skąd będzie? Nie wiem, czemu się na mnie w ogóle rzucili. Niech Bóg pokaże tego, kto to zrobił! Gdzie jesteś? Zabić! Zapłacisz za to pomoc! Uciec! Ja! Ja!
Hej, Elo. I Elo. Korzystaj z pomocy uratowanych uczonych, aby dostać się do strzeżonych obszarów. Mi się udało. Dobrze, widzowie. Jednak w Damaszku już zagościmy kiedy indziej. I oczywiście pora na reklamy. Polecam zakup płyty Afirmacja Aniki Dąbrowskiej, książek Arkady Solskiego, w tym Krew Kamienia, Serce Lodu, książek Katarzyny Kliogucewicz, w tym Księżycowe Blizny, Cienie Północy oraz Drżenia Lat. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, followa na Instagramie, Twitchu oraz Facebooku. Trzymajcie się, hej, hej, papatki.